Partnerem tego podcastu jest Synology Polska. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku, kontynuując dobrą tradycję raportowania Wam o zmianach w moim setupie sprzętowym, przyszła pora na domową sieć, a robimy to razem z Synology Polska. Bo czemu nie? Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. I znowu spotykamy się z Przemkiem Bielem z Synology Polska, który jest partnerem tego także odcinka. Cześć Przemku, tak na dzień dobry. Cześć, witam wszystkich w dzisiejszych upałach u niektórych, u mnie chłodno. To prawda, u mnie źle. Natomiast nie narzekam, bo zawsze sobie mogę przypomnieć pomysł z wyjazdem w sierpniu na wakacje w Grecji i otwieranie od domku drzwi, kiedy było jak w piekarniku. To raz, a dwa mogę sobie przypomnieć też wilgotność w Indonezji i jakoś przestaję wtedy narzekać. Chociaż mam wrażenie, że w Polsce jest to kumulacja tego wszystkiego na jakimś takim idealnie nie do życia poziomie. Aha, no. Także nie wiem, albo to nasza polskość. Tak. W każdym razie, dzisiaj się spotykamy w tym odcinku, żeby pogadać o dalszych zmianach w moim setupie sprzętowym, bo teraz przyszła kolej, właściwie zostałem zachęcony też trochę, na zmiany w sieci domowej. I te zmiany głównie mają przełożenie na działania HomeKita, o czym dzisiaj z niepohamowaną satysfakcją opowiem Wam więcej. Natomiast, żeby tak powiedzieć, co się właściwie wydarzyło, to będzie dzisiaj też odcinek o routerze Synology, bo Synology produkuje również sprzęt sieciowy. Nie wiem, czy wszyscy z Was to wiedzą, jak nie wiedzą, to się właśnie dowiedzieli. Będzie to model WRX560, także do tej recenzji już teraz zapraszam, ale zanim o niej sobie porozmawiamy i w ogóle o tym, co się tutaj wydarzyło, to chciałem jeszcze, korzystając z tego, że nie miałem wcześniej okazji, bo nagrywaliśmy też poprzedni odcinek z Tomkiem, wiecie, nie chcieliśmy z Przemkiem tego robić, Tomkowi, to chciałem Przemka podpytać trochę o wrażenia po WWDC. Już trochę czasu minęło i jestem ciekawy po prostu. Tak, ja przyznam się szczerze, całości nie oglądałem. Obejrzałem sobie podsumowania, bo no Vision Pro jest takim produktem odległym, że po prostu szkoda by mi było czasu. Natomiast wygląda to bardzo obiecująco. I na pewno nie będzie to produkt masowy, tak jak iPhony czy nawet iPady. Będzie to raczej produkt taki specjalistyczny i przynajmniej w początkowej wersji. A moim zdaniem dopiero w drugiej, w trzeciej wersji pójdzie to w masówkę. Jak już poprawią wszystko, co użytkownicy zgłoszą, ewentualnie jak wyjdą jakieś tam dziwne rzeczy typu, że ktoś po 20 godzinach na tym na przykład wymiotuje, tak? Bo takich rzeczy nie da się sprawdzić na etapie testów laboratoryjnych, bo nie ma takiej puli testowej ludzi, więc no najczęściej wychodzi później w praktyce. Więc fajny produkt, raczej nie dla mnie. Natomiast no pewnie w przyszłości będzie się to sprzedawać. No tutaj o tym, co mówisz, więc o tych testach, to też jeszcze może powychodzić kilka takich gliczy, no bo jednak to, że Apple mówi, że bateria jest na 2 godziny, no to spoko, jest na 2 godziny, załóżmy. Ta, która jest w pudełku. Ale nie wiemy, czy nie będzie external battery pack za 1 000 000 szekli do dokupienia. Na 99% będą na dłużej. Czy to będzie 20 godzin? Wątpię. Natomiast ktoś faktycznie może 20 godzin w tym siedzieć i akurat w przypadku tej marki konkretnej i tego konkretnego produktu ludzie będą robili takie testy, ile wytrzymam zanim nie puszczę wiadomo czego, bo to jest Apple, nie? Także to masz rację. No. Może nas dużo jeszcze. Trzeba znaleźć coś, do czego można się przyczepić, tak. no bo się sprzedaje w tylu milionach. Dokładnie. To będzie raczej mniej, ale no to jest to testowane na maksa. A z takich systemowych rzeczy to przeglądałem zmiany, no jakichś tam rewolucji nie ma, ale na pewno kilka
kilka ciekawych rzeczy w tych przypomnieniach. Parę zmian widziałem, że jest fajnych w notatkach w końcu. To prawda. Po prostu feature, eksport do PDF-a. Wow, po tylu latach. No. Znaczy, eksport do PDF-a to jest to jedno, jest... ale samo to, że jak te PDF-y tam wkleisz, a na przykład często się tak zdarza. No ja w notatkach sobie wklejam PDF-y z fakturami, żeby sobie tam trzymać jako w takiej teczce katalogu gwarancję. Nie? Stary, i nic nie możesz teraz zrobić na tym PDF-ie. Po prostu to wklejasz i to jest cegła. Obrazek, tak? No i to wiesz, nie? No, także pod tym względem to faktycznie. Mnie się podoba to zastępowanie kodów jednorazowych z maila jeszcze dodatkowo, bo było z SMS-ów już teraz. No i to, że on to będzie usuwał. To jest dla mnie killer feature, że będzie można włączyć w ustawieniach, że usuń po wklejeniu kodu. To jest po prostu... Tak. Wiesz, o co chodzi. Tak, z przypadku SMS-ów super. Ja się zastanawiam, kiedy dojdą do etapu, w którym będzie można zaznaczyć na Apple Watchu wszystkie wiadomości i usunąć. Czy to będzie jeszcze 5, 6 lat, czy 10? Tak. Może w wersji tam 25 dojdą do wniosku, że w sumie fajny feature. W jubileuszowym 10 nie ma. Do szału mnie doprowadza, jak ja mam czyścić z telefonu wszystkie SMS-y, które się dublują i które się nie synchronizują z telefonem. To jest jakiś po prostu żart. No to prawda. I to ciekawe, że one się czasem synchronizują, a czasem nie. I nikt nie wie, jak one się synchronizują. Bo ja na przykład teraz, jak sobie zasetapowałem Ultra, to mi się synchronizują w obie strony, ale dalej na moim Series 6, którego setapowałem po wymianie serwisowej parę miesięcy temu, bo był to styczeń, nigdy się nie synchronizowały i nigdy się nie synchronizują. A to ten sam backup był odtwarzany. Także o co chodzi? Nie wie nikt. Ale jest to wątek, że jak wpiszesz na Reddicie, to możesz przepaść na tydzień. Synology przy tym i kucowanie to jest nic, stary. To ludzie tam robią takie rzeczy, że... To ja odpuściłem. Ja odpuściłem. Po prostu razem jakiś czas siadam, pracuję I myślisz sobie, kiedy dojdą do tego feature'a w systemie. To jest też... Tak. Zaznacz tylko usuń. Dużo jest takich rzeczy. Jeżeli chodzi o systemy Apple, właśnie z tego worka, dlaczego jeszcze tego nie ma? No ale tak już jest. Podpytam jeszcze o wasz dział software'owy w Synology, bo to może kogoś interesować ze słuchaczy. Jak to wygląda, że jest sobie WDC, mamy czerwiec, nie? I jak z twojej perspektywy byś opisał pewnego rodzaju intensywność czy roadmapę aż do tego wydania na jesieni, nie? Czy na przykład jest tak, że wszystkie ręce na pokład, już jedziemy od pierwszej bety? Jak to u was wygląda? Sam jestem ciekawy, nie? W takiej, bo macie dużo tych aplikacji. Generalnie tak. Generalnie oni muszą być na bieżąco, bo Apple najczęściej... Jak wprowadza zmiany, to coś psuje, więc dlatego musimy być na bieżąco z API i sprawdzać, co tym razem zepsuli, żeby na premierę to, co jest obecnie, działało, a wtedy dopiero można się zająć nowymi funkcjami, bo niestety, tak jak z softem, tak często bywa, że jak dodają coś jednego, to coś innego psują. Myślę, że pierwszy nacisk jest na to, żeby zapewnić zgodność tych rozwiązań, które już są i tych funkcji, które już są, z nowym softem. I to najczęściej jest w miarę szybko po premierze. Rzadko się zdarza, że jest przed premierą, to od razu mówię, ale najczęściej w ciągu paru tygodni po jest. Jeżeli są jakieś błędy, to jest poprawione, bo jednak od razu mówię, no Apple nie jest core'em, jeżeli chodzi o udział globalny w softie i w urządzeniach. W Stanach na pewno, ale globalnie to tak nie wygląda, więc zawsze jest gdzieś tam na drugim miejscu. Ale tak, śledzą to i pamiętam, jak było wprowadzanie tej funkcjonalności on-demand w Drive'ie, synchronizacji. To też czekaliśmy na Apple, aż w końcu udostępni API, bo można było to zrobić wcześniej na okrętkę, natomiast czekaliśmy, aż to będzie oficjalnie, żeby w razie update'u to po prostu nie robić tego. Jasne. Jasne, no bo to też jest tak, że jeżeli wiemy, że nadchodzi jakiś interfejs, który pozwoli to zrobić zgodnie ze sztuką, bo to też a propos tych regresji w przyszłości, jeżeli to będzie zrobione nowym interfejsem naznaczonym przez Apple, że tak powiem, no to prawdopodobieństwo, że w przyszłości ta regresja będzie jest dużo, dużo niższa. Dokładnie. No a to w przypadku deweloperów to jest bardzo istotne, żeby nie robić rzeczy od nowa, bo jednak czas
kosztuje. No, to prawda. I bardzo łatwo błędy też, nie? To prawda. Dobrze, to odpowiedziałeś, myślę. Przejdźmy w takim razie do clou tego odcinka, czyli do tych moich zmian. Ten WRX 560, kilka jest modeli w ogóle, od tego zacznijmy, routerów u Was w portfolio. Ten jest, z tego co kojarzę, podstawowy. To jest podstawowy, jeżeli chodzi o Wi-Fi 6, tak? Bo mamy jeszcze dostępne modele Wi-Fi 5, które tam, nie wiem, zaczynają się od kilkuset złotych, czyli MR5 na przykład. I więc jeżeli komuś wystarcza Wi-Fi 5, bo na przykład nie ma urządzeń, duża część użytkowników po prostu nie potrzebuje tego Wi-Fi 6 jeszcze, to spokojnie taki MR500 wystarcza, bo ja też korzystałem przez długi czas z niego. Natomiast jeżeli chodzi o podstawowy sprzęt taki z Wi-Fi 6, to jest ten WRX 560. No ja mimo wszystko będę zachęcał jednak moją metodyką do tego, że po prostu jeżeli kupować, no to na już ładnych parę lat, a to się będzie tylko popularyzowało. Także no. Na pewno, jak ktoś ma najnowsze iPhone'y i Mac'i i tak dalej, to jest tak. Bardzo duży skok wydajnościowy z piątki na szóstkę w transferach, we wszystkim praktycznie. U mnie po Wi-Fi praktycznie wyciągam maksa, co mam z gniazdka, więc tak, warto. Tak, zdecydowanie, zwłaszcza, że różnica jest tam na poziomie 2 czy 3 stówek, a w przypadku jakości to jest kosmos, nie? Naprawdę kosmos. Także tutaj będę się trzymał jednak tego, dlatego też dla siebie taki wybrałem. I tak, zaczynając od unboxingu, to dużo nie będziemy tu o nim mówić. Galeria mimo wszystko jest podlinkowana w opisie do tego odcinka. Okazuje się, że do tych galerii zaglądacie, więc ja chyba wymyśliłem sposób, jak z podcastu zrobić wideo, ale nie robiąc wideo. Nieważne. W każdym razie jest i w tym odcinku. I teraz tak. Byłem pod wrażeniem dokładnie takim samym jak w przypadku NASA, że no jakby jest ta konsekwencja. Myślę, że to już teraz, nie licząc jakichś takich sprzętów, które już parę lat u Was pewnie leżą, ale z tych nowszych, no to jest pewnie standard, że wypakujecie w papier, ile się najmniej da plastiku, tyle tego plastiku najmniej w tych pudełkach jest i ile najmniej instrukcji się da, podobnie jak u Apple, to tyle najmniej w tej instrukcji też jest napisane, nie? Także to akurat szapoba. Coraz więcej też przechodzicie chyba na QR kody i taki onboarding już bezpośrednio przy etapie konfiguracji, nie? No bo skoro... Tak, no staramy się być, że tak powiem, zgodnie z prawem, więc ten Quick Installation Guide zawsze tak. Musi być w pudełku. Natomiast on jest ograniczony do minimum właśnie, żeby wejść na stronę, kliknąć albo uruchomić aplikację kliknąć i w zasadzie cała reszta jest już prowadzona z aplikacji. Jeżeli chodzi o opakowania, to tak, to jakiś czas temu przeszliśmy na taki recycling, czyli te opakowania są z papierów odnawianych, w sensie ze zbiórek i tak dalej w większości, więc jest to mało interesujące szare pudełko, natomiast dla nas jest to istotne. Włącznie z tym, że część obudów do naszych NASów też jest produkowana z plastików, które są z odzysku, więc... tak, jest to taki trend, który, że tak powiem, którego się trzyma. Też wiem, że zarówno NAS, jak i ten routerek był zapakowany w coś na wzór takiego ektui jakby dla niego, nie? I ono też jest z czegoś, strzelam, biodegradowalnego, bo po dotyku już z takimi materiałami, chociażby z innej zupełnie branży, bo z kawy, miałem styczność i to jest coś podobnego. Coś tak, no, jakiś rodzaj celu. Tak. No, także fajnie. No, mega przyjazne i uspokajające jest też to, że nie musisz tutaj mieć żadnych, brać na siebie żadnych problemów w konfiguracji pod tytułem musisz być panem informatykiem, który minimum raz grał Polanie albo stawiał jakoś sieć w domu, więc oczywiście, no pewnie ja bym sobie z tym poradził, ale wiele osób boi się tego przy zmianie na przykład takiego urządzenia, jakim jest router, że no przyszedł raz pan, skonfigurował to i ja nie wiem, co on tam zrobił, ale wiem, że ja bym tego nie zrobił albo nie zrobiła, nie? No i tutaj w przypadku routera i w przypadku Was rozwiązaniem tego typu obaw jest to, że router też ma swój system. Tak jak tam mieliśmy DSM, w przypadku Disk Station czy kamer i tak dalej, co o czym mówiliśmy ostatnio, to tutaj mamy SRM, tak? Dedykowany dla routerów. I kurczę, powiem... No. Tak, to jest Synology Router Manager. Tak. Tak, dziękuję za rozwinięcie pięknego anglicyzmu. I teraz, jeżeli chodzi o ten SRM, to...
Przy okazji od razu mogłem też kontynuować moje nawiązywanie do Gwiezdnych Wojen, bo się okazuje, że ten on jest urządząco podobny do DSM-a i też pozwala na ustawienie konta użytkownika, a więc również tego obrazka, jak pamiętacie z odcinka o moim pierwszym Disk Station, obrazka na panelu logowania do tego całego systemu i tam też sobie teraz tym razem dałem zdjęcie przejścia w nadświetlną i sobie tam napisałem, zapraszamy do nadświetlnej, no bo to router, nie? Także takie małe glitche dla nerdów, ale fajnie było zobaczyć to konsystencji, że tam to już znałem, tutaj zobaczyłem, o, znowu się da, fajnie, od razu cieplej na serduszku, nie? Także za to nas cenią przede wszystkim, za ten system. Jako ciekawostka mogę powiedzieć, że ten SRM to jest oparty o DSM 5.2, więc tą starszą wersję naszego DSM-a, bo ona była bardzo lekka, jeżeli chodzi o kod i wielkość, więc ona spokojnie się mieści na takim promie do routera i też nie ma takich wymogów sprzętowych dużych, więc na nim jest oparty ten SRM. To ma swoje plusy i minusy, o których później jeszcze powiem. Tak, 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 jasne. Natomiast wyglądowo, nawet tak zestawiając 7.2, o której rozmawialiśmy w ostatnim odcinku w lipcu, kurczę, no ja bym się nie kapnął, nie? Także jest to fajnie porobione i myślę, że o to też chodzi, bo taki standardowy użytkownik przede wszystkim dostaje system i to już jest dla niego i tak więcej niż u konkurencji, nie? W sensie system operacyjny, można powiedzieć, no nie? Bo to, że to tam konkurencja ma panele konfiguracji routerów, to okay, każdy ma, nie? Tylko te panele czasami wyglądają tak, jak strony ZUS-u z 90 któregoś, o ile wtedy istniały, pewnie istniały. W każdym razie no. Czasem trzeba się nieźle przeklikać, żeby coś znaleźć. I łatwo jest się pogubić, bo pamiętam ileś tych routerów przeżyłem. Niektóre były genialne, jeżeli chodzi o sprzęt. Czasami lepsze od naszych. Natomiast z softem bywało różnie. No, u nas jest taka prosta zasada. Wszystko powinno się dać wyklikać w tym systemie, tak? I jeżeli wprowadzamy jakąś funkcję, to ona musi być na tyle prosta, żeby każdy mógł ją zrozumieć i sobie to wyklikać. Dlatego między innymi tak długo czekaliśmy z tymi VLAN-ami, bo ktoś uznał, że okej, jeżeli mamy to zrobić, to musi być to zrobione tak jak cała reszta, czyli bardzo prosto. Jasne. I za to szanuję i to po prostu tutaj widać. Oczywiście wszystko jest też po polsku, tak jak w DSM-ie, to od razu powiedzmy, że tutaj nie ma żadnego bariery językowej. Po przejściu tej pierwszej konfiguracji, no to tam wszystko jest oczywiście już po polsku, jak sobie wybierzecie ten język. Kopie zapasowe oczywiście już jako standard właściwie można u Was traktować, czyli też możemy sobie pobrać po skonfigurowaniu całego systemu, całego SRM-a plik, który jest zapisem jego konfiguracji, tak jak na DSM-ie, tak? Czyli czujemy się tutaj bezpiecznie, że gdyby się coś z tym routerkiem stało, wtedy możemy... Tak. No. No, jest jeszcze opcja innych kopii zapasowych, w sensie możesz podpiąć sobie dysk USB i robić dokładnie tak maszynę na ten router. Bo jest tam port USB-A nawet, nie? Więc tam prosto jest też podpiąć nawet taki... Bo często mamy tak, że kupujemy ten router, widzimy port USB-A i a do czego on służy? Dowiemy się, że może być to właśnie jako Time Machine, i okazuje się, że nagle w szufladzie mamy dysk, który jest w miarę jeszcze działający, ale był nam niepotrzebny. No i mamy dwie pieczenie tak naprawdę na jednym ogniu, nie? No. I tutaj dzięki temu systemowi jest to proste do wyklikania. Podobnie jak w DSM-ie się to wyklikuje, bo nawet widziałem tego typu tak samo wyglądające konfiguracje. Także też pełna dokumentacja wsparcia, nie? Więc tutaj powinno to pójść dla laika łatwo. Bo routerów, które mają port USB, jest na rynku sporo, nie? Ale ja nie wiem, czy ktoś by sobie poradził w nich z konfiguracją Time Machine'a i czy w ogóle można. Śmiem wątpić. To... W niektórych można, tak, bo to jest gdzieś tam oparte o jakiś otwarty ten system na routery. Natomiast nie zawsze to działa tak, jak powinno. Powiedz mi coś więcej o backupie LTE jeszcze, bo też takie coś u Was w routerach jest, tak zwane zarządzanie awarią. Tak, to uprzedzając pytanie, jeżeli chodzi o modemy USB, czy to są LTE, czy jakieś inne, to jeżeli wpinamy je bezpośrednio, to szanse, że będą działać, są znikome, od razu mówię, gdyż od wersji chyba jeszcze poprzedniej, SRM-a i DSM-a włącznie, zrezygnowaliśmy z obsługi modułów takich USB, LTE, 3G i tak dalej. Było to związane z stabilnością i bezpieczeństwem. Taka padła decyzja, że wyrzucamy ten sterownik z systemu, więc generalnie to jest nieobsługiwane. Jeżeli coś działa, to po prostu działa, ale nikt nie gwarantuje, że będzie działać. Można zrobić to na kilka sposobów. Można na przykład podpiąć modem LTE, taki
po RJ-ce i wtedy sobie zrobić failover na to drugie łącze, bo w tym routerze mamy dual WAN, więc są dwa porty WAN. Tak. Jeden z tych LANów można użyć jako drugi WAN, więc albo taki modem drugi możesz sobie ustawić jako failover, albo możesz sobie ustawić jako load balancing, czyli balansowanie łącza przepustowości, czy będzie ci rozkładał ruch na dwa modemy, więc w ten sposób, no i chyba tyle. Tak? Bo byłem ciekawy, co to jest właśnie, więc chciałem właśnie, żebyś ten też powiedział, bo nie konfigurowałem tego, nawet nie miałbym z czym, więc fajnie też, że wprost mówisz o tym. Statystyki, to na pewno mi się podoba. Jest oczywiście aplikacja mobilna, o tym trzeba było powiedzieć dużo wcześniej, bo w Synology ma do wszystkiego apkę, do tego też, do zarządzania tym routerem i to akurat jest rzadkie. Tak, nawet pierwszą konfigurację można zrobić tą aplikacją. I w tej aplikacji dużo jest, co jest jeszcze rzadsze. Bo jest na przykład coś takiego jak Traffic Monitor, że możecie sobie tam zobaczyć, jakich rodzajów apek, trochę jak Screen Time na Macu, korzysta wasz internet najczęściej, ile tych danych te aplikacje zżerają, ile aktualnie, jakie urządzenie tam jakby pobiera, powiedzmy sobie, nie? I to są ciekawe dane, jak ktoś lubi cyferki i sobie tam minimum raz zaglądnie po jakimś dłuższym czasie, to się może zdziwić w wielu przypadkach, nie? Na przykład w kontekście smart home'u, nie? Ile taki smart home na przykład przepustowości ogólnie samego urządzenia sobie bierze, nie? No ale to o tym za chwilę. Tak. Mamy też zarządzalny dostęp dla gości, w ogóle osobną sieć dla gości, którą przygotowujecie już out of the box. Ona jest do włączenia po prostu i jej też można ograniczyć uprawnienia. Nie? Co już na przykład na moim poprzednim routerze nie miało opcji. Nie? W sensie była jakaś sieć dla gości, ale tylko na zasadzie kolejnej sieci, którą ktoś stworzył i nazwał tam for guests, nie? A tutaj jest to inaczej zrobione, więc trochę powiedz o tym, co tam możemy w tym w ogóle share i też o share Wi-Fi network, bo to też jest rzecz, która jest u Apple, a okazuje się, że Synology robi to też po swojemu. To powiedz o tych dwóch jeszcze. No. To tak. Sieć dla gości to jest taka najprostsza forma izolacji pewnego ruchu, czyli jeżeli ktoś do was przychodzi, podajecie mu hasło i on po prostu korzysta z takiej sieci, która nie ma dostępu do waszej sieci wewnętrznej. Tylko i wyłącznie udostępnia internet, więc nie, ta osoba nie będzie mogła puścić streama na twój telewizor czy na twoje głośniki, bo nie będzie miała do tego dostępu. Więc to jest typowa sieć dla gości. Natomiast cała kwestia jakby izolacji pewnych urządzeń polega na VLANach i to jest taki główny feature tego SRMA 1.3. Najprościej mówiąc, VLAN to są takie wirtualne sieci, które można sobie stworzyć w ramach danej sieci Wi-Fi, które mają swoją jakby tożsamość. W sensie te wszystkie pakiety, które przechodzą przez tą sieć, one mają znaczniki. Router wtedy wie, że te pakiety są osobne od tych innych. One są po prostu tagowane. Do czego to jest przydatne? Jak ktoś tam się zna na sieciach, to dla niego VLAN to jest wszystko jasne i super, że takie coś jest. Natomiast jak ktoś nie wie, do czego tego użyć, to u nas można to po prostu wyklikać. I między innymi można odizolować sobie HomeKita, czy w ogóle urządzenia z sieci takie smart od całej reszty sieci. I po co to się robi? Z prostej przyczyny, na przykład mamy żarówkę powiedzmy jakiejś tam chińskiej firmy i one nie słyną z bardzo częstych aktualizacji i z jakichś hiper super zabezpieczeń. To prawda. Jak cały smart home niestety. Więc jeżeli mielibyśmy kogoś, kto włamie się na tą głupią żarówkę, no to w normalnej konfiguracji on ma już wejście do całej sieci, tak? Do naszego Maca, do wszystkiego innego, bo przez głupią żarówkę, przez jakąś tam lukę zdobył sobie hasło czy uwierzytelnienie do całej sieci. W przypadku izolacji, czyli jakbyśmy całego smart home'a sobie odizolowali do osobnej sieci, no to on będzie mógł jedynie zrobić coś więcej na innej żarówce albo na, nie wiem, może ci wyłączyć światło albo coś innego, natomiast nie wpakuje ci się do komputera, tak? Nie zrobi ci czegoś innego, co byś nie chciał, bo wszystko możesz ustawić, co dana sieć może robić i do czego ma dostęp. Możesz też sobie zdefiniować, bo wiadomo, jak jest odizolowana, to też musi ci jakoś się ty do niej dostać. Dokładnie. Więc sobie definiujesz urządzenie, z którego ty możesz zarządzać tą siecią albo danym urządzeniem, czyli jak masz na przykład huba jakiegoś,
to dajesz sobie dostęp tylko do tego huba i do niego się dostajesz, a całą resztą on zarządza, więc nie musisz mieć bezpośredniego dostępu do tej całej reszty. Mhm. Na tym to polega, czyli takiego bardzo ograniczonego zaufania i izolacji, i w ten sposób ta sieć jest dużo bezpieczniejsza. Tutaj trzeba powiedzieć o fajnej zależności, że kiedy wy zdecydujemy się na przykład na wypięcie całego smart home do tej osobnej sieci, to możemy też jakiś element smart home'a, tego dużego worka, zostawić i nie wypinać go. Przykład, dlaczego o tym mówię. Bo ktoś może, owszem, wejść, jak cały smart home jest do tej osobnej sieci wydzielony, okej, nikt ci się nie włamie do kompa, wyłączyć najwyżej żarówkę, no ale na przykład inteligentny zamek do drzwi, to ja bym w ogóle do jeszcze osobnej sieci sobie wypiął. Na przykład, nie? Wiesz, o co chodzi? Rzeczywiście trzeba myśleć przy tym. Dostęp, żebyś mógł tylko ze swojego telefonu tak, otwierać, dokładnie. Tak? Żeby nikt z żadnego innego telefonu nie dało się tego otworzyć, albo innego urządzenia, dokładnie. Tylko z twojego telefonu. I wtedy sobie właśnie podpinasz to w konfiguracji firewalla. I to jest wygodne. Że to urządzenie może mieć dostęp do tego, do tego VLANa. Do tej sieci. I to jest wygodne. Więc to jest bardzo fajne, bardzo duże możliwości daje. Wymaga trochę czasu, żeby to przeklikać. Natomiast jeżeli ktoś chce rzeczywiście mieć bardzo rozbudowany ten smart home, gdzie czasem właśnie są to zamki, czasem rolety, są to bramy, nie wiem, klimatyzacja i tak dalej, albo nie wiem, podpięte akwarium, które no jak ktoś ci wyłączy albo wpakuje ci ogrzewanie, no to ci ugotuje ryby. True. Więc takie rzeczy no, są istotne. I one są takie przyjemne, nie? W sensie to nie musi być od razu forteca, siedziba służb specjalnych, tylko bardzo często my sobie nie zdajemy sprawy, jak wiele ryzykujemy, mając ten niby taki prosty smart home, nie? U nas, no ten takim sztandarowym przykładem jest naprawdę ten elektrozamek, nie? Ludzie się na to rzucili, jak to Gerda pokazała jako pierwsza, pamiętam, w Polsce, wszyscy sobie tam pomontowali i już parę osób znam pod tytułem takim, że ona stoi pod drzwiami, bo apka nie działa albo coś takiego, albo Wi-Fi nie ma w domu, nie? I różne inne rzeczy, nie? No to jedna rzecz. I to, co jeszcze tutaj głównie wyróżnia ten produkt, zanim powiem, przejdziemy do tych rzeczy, do moich przygód tak zwanych radosnych, to jest też Smart Connect, nie? Czyli taka funkcja, którą wyście wymyślili, że my już nie musimy się bać o to, że jakieś urządzenie, na przykład urządzenie takie Smart Home, gada tylko po sieci 2,4. gigaherca, tak? A bardzo dużo rzeczy działa tylko, na przykład odkurzaczy, kosiarek, oczyszczaczy powietrza gada po tym, tylko po tym i nie gada po 5 gigahercach. No i to nie jest problem, bo jeżeli mamy ten Smart Connect włączony, no to on sam wystawi jakby temu urządzeniu taką częstotliwość, po której ono, z którą ono jest ok, nie trzeba do tego tworzyć osobnej sieci, nie? Tak ogólnie, w świecie idealnym. Nie, zaraz powiem, jak to wygląda w praktyce czasami. No, a natomiast jest ten Smart Connect i fajnie, że to jest, bo akurat nie miałem z tym wcześniej styczności. No. Tak, w zależności od routera, na przykład ja mam tego MR-a, znaczy tego RTK 26600 AX-a, no to on ma 3 radia wbudowane. Jedno radio ma tam 4800 megabitów. Jedno ma chyba 2400 i jedno jest tam na 2,4. I to się przydaje, bo on inteligentnie dobiera to pasmo do klienta. Czyli jeżeli klient jest w stanie wykorzystać te 4800, no to dobiera tą sieć. Jeżeli klient ma tylko obsługę, powiedzmy, Wi-Fi 600 megabitów, no to może spokojnie na 2,4 śmigać i tam będzie miał lepszy zasięg. Tak? Więc to jest przydatne, jeżeli wiemy, jak z tego korzystać i jak to działa, to warto to włączyć. Czasami, tak jak ty doświadczyłeś, może to powodować jakieś problemy na początku, no ale to jest kwestia do ogarnięcia. Zaraz o tym pogadamy, płynnie przechodząc. Pierwsza konfiguracja. To, co od razu mi się rzuciło w oczy, znaczy właściwie to się rzuciło po czasie, ale jakby powinno było się rzucić wcześniej, to jest fakt, że w Synology, w całym tym systemie, domyślnie jest tak, że jest domyślna sieć główna. I teraz tak, interesuje was ona w pierwszej kolejności, jak to konfigurujecie. W sensie, musicie pamiętać, że ta sieć główna to jest od razu sieć, która zawiera jakby dwie podsieci, tak jakby, nie? Czyli podsieci 2,4 GHz i 5 GHz. Jeżeli jest włączony Smart Connect, no to po prostu jest to sieć główna. Jeżeli go wyłączycie, to możecie sobie stworzyć w ramach sieci
głównej, dwie podsieci, jedna 2.4, druga 5, i tak one będą się też przez SSD zgłaszały, nie? Jedna będzie opisana 2.4, druga 5, chyba że sobie inaczej nazwiecie jak ja. No i super. Teraz, na czym polegał mój błąd? Mój błąd polegał na tym, że ja nie wiedziałem, że to sieć główna to jest sieć główna i tak działa. Tylko po prostu chcąc zrobić to jak najbardziej jak najmniej uciążliwie dla siebie, zwłaszcza pod kątem HomeKita, no to co zrobiłem? No pomyślałem, jak większość pewnie bardziej ogarniających klientów, że co tu zrobić, żeby to wszystko się łatwo przepięło. No ponazywać tak samo sieci, jak mam nazwane na starym routerze. No to tak zrobiłem. Tam miałem nazwane, powiedzmy, XYZ 2.4, XYZ 5. Tak samo zrobiłem sobie tutaj, więc wszedłem na Synology, utworzyłem dwie dodatkowe sieci, tak samo nazwane. Wcześniej na etapie konfiguracji nazwałem jeszcze tak samo tą sieć główną, już tam nie robiąc dopisków, no bo widziałem, że to jest jedna sieć, wtedy nie wiedziałem, że ona jest z włączonym smart connectem i tak naprawdę jest dwoma kolejnymi. No i jaki był efekt? No efekt był taki, że część urządzeń wstała, bez żadnego problemu podłączyła się, nie musiałem w ogóle żadnego urządzenia, nie musiałem wpisywać hasła ponownie, no bo hasło było to samo ustawione, to sobie też przeniosłem i tak dalej. No a HomeKit zwariował. I dlaczego on zwariował? Bo nie miał dwóch sieci, tak jak miał przedtem, tylko miał cztery sieci. Jedną w Smart Connectie, która pewnie w locie to jeszcze zmieniała, i dwie, które de facto były tymi samymi dwoma, które były pod Smart Connectem włączone, osobne. No i nie dziwota, że część urządzeń nie wstała. Tak, no generalnie tak, się nakładały na siebie, więc mogły powodować problemy. Dokładnie, więc to co ja tutaj miałem taki pierwszy moment, to że dobrze by było w samym SRM-ie, gdyby jednak gdzieś było napisane, że w toolu, gdzieś na etapie, jak tam człowiek pierwszy raz wejdzie, nie? Że tu jest tak zwana sieć główna. Ona ma domyślnie włączony, powiedzmy, Smart Connect, co oznacza to, to i to, no nie? Hmm? Bo gdybym pewnie to wiedział, no to bym sobie uniknął frustracji, nie? I serio, to jest akurat do prowadzenia w takim prostym update'cie, nie? Zrobić toola, że tam jest u was sieć główna. Tak, tak, no i tyle, nie? Bardzo proszę, feature request i ktoś to wrzuci. Natomiast większość użytkowników, jak kupuje router, to po prostu podłączają i ma działać. I to z taką myślą zostało zrobione. Podłączają, no i generalnie nie muszą wiedzieć, jak mają urządzenie, czy ma 2.4, czy ma 5.6, czy ma 5.9, bo takie pasmo też tam jest obsługiwane. Po prostu ma działać i tyle. Więc no, ktoś chciał dobrze, natomiast nie zawsze te chęci wychodzą na dobre dla takich bardziej zaawansowanych użytkowników. To też jest po to, żeby w momencie, kiedy chcesz sobie zrobić mesha, czyli taką sieć zbudowaną, powiedzmy, z dwóch albo z trzech urządzeń, to one działają też na tej samej sieci, więc one tam też nie trzeba konfigurować dodatkowych sieci i jakoś ich nazywać i tak dalej. Po prostu się podpina drugie urządzenie jako klienta i tyle. I masz w domu jedną sieć. Niezależnie przy którym urządzeniu stoisz, to on obsługuje roaming, płynnie cię przełącza na to, które jest bliżej i które ma silniejszy sygnał. Więc to między innymi też z tego powodu tak to jest zrobione. To miałem taką jedną przygodę. Potem okazało się, że część urządzeń rzeczywiście woli, jak ten Smart Connect jest wyłączony. To są leciwe urządzenia HomeKitowe. No i one po prostu wolą, jak mają wystawione 2.4. Po prostu wtedy działają i są kuloodporne. Ja mam oczyszczacz jakiś tam do powietrza, który gubi się. Po prostu się gubi, jak ma się podłączyć pod Smart Connecta, więc wyłączyłem Smart Connecta, podpiąłem ten oczyszczacz, włączyłem z powrotem Smart Connecta. I śmiga. Dokładnie tak. I to nie oznacza od razu, że trzeba całkiem z niego właśnie zrezygnować, to już uprzedziłeś, tylko po prostu czasami wystarczy zrobić tak, jak Przemek powiedział, i to w jakiś niewyjaśniony bliżej sposób zadziała i będzie działać już później, nie? Najlepsze jest to, że ostatnio zmieniałem też hasła do sieci, więc musiałem we wszystkich urządzeniach zmienić i nie musiałem wyłączać tego Smart Connecta w tym oczyszczaczu. Nie wiem, jak to zadziałało, czy jest nowy soft, czy coś. W każdym razie zaczęło mi to działać. Więc przy update'cie, nawet w wadze mojej, nie musiałem nic zrobić. Po prostu dałem aktualizuj i tyle. Ona też chyba tylko 2.4 obsługuje. Tak, więc ogólnie wniosek o HomeKicie jest taki, po przejściu na ten WRX, że HomeKit zaczął działać sekundowo.
W sensie działa naprawdę od razu, nie? I ja myślałem na początku, to oczywiście Apple to cały czas rozwijało. Niedawno zmieniło architekturę HomeKita. To już też odcinek o tym nagrałem. I co ja tu z żoną przeszedłem kiedyś, jak tą architekturę zmieniali i najpierw ją zepsuli, a potem trzeba było czekać 4 miesiące, aż ją naprawili. Ale to nie będę już tego powtarzał. Natomiast ogólnie wniosek jest taki, że smart home, ten przynajmniej, który my mamy, działa natychmiastowo teraz, nie? Być może to wynika z tej szóstki, o której wspomniałeś. Być może to wynika po prostu z lepszego sprzętu, z lepszego hardware'u, który siedzi w tym Synology, ale no, głupie HomePody, nie? Które reagują już na cześć Siri, zapal coś tam albo włącz jakąś scenę i one naprawdę reagują sekundowo, nie? A bardzo często miałem wcześniej takie coś, że myśli, aż w końcu Siri wypowiada swoje najgłupsze zdanie, jakie im jej wgrano, czyli myślę, że coś tutaj trwa za długo, po czym nie robi już nic i to jest cała obsługa błędu. No i to już się nie dzieje. Także doceniam, naprawdę doceniam i widzę to i nie uwierzyłbym pewnie wcześniej, że różnica będzie aż tak duża. A jest przeogromna w smart home'ie, także... Wiesz, tak, to też jedna z podstawowych rzeczy, które nam użytkownicy zwracają uwagę w naszych routerach, to jest to, że te przepustowości, które my podajemy, one są rzeczywiście realne. One nie są tylko na papierze, tylko jak ktoś to rzeczywiście przetestuje, to jest w szoku, ale to tak działa, jak jest napisane, albo bardzo zbliżone, tak? Więc... jeżeli ktoś ma tam transfery na poziomie 800 megabitów na Wi-Fi, to jest w totalnym szoku, jak to jest możliwe, jak on miał taki router, który ma niby 2600 na przykład, albo to, ale mu to działało, wiesz, tam 400 max, bo tam straty i inne rzeczy. Więc to jest fajne i to nam klienci zawsze zwracają uwagę, że okej, jeżeli u nas jest coś napisane, to rzeczywiście... To mało tego, że wam tę uwagę zwracają, to jeszcze jak te straty się pojawiają, albo po jakimś update'cie, na przykład SRM-a, coś zaczyna spadać, to jeszcze wam alarmują. To pozdrawiam kolejny raz Magica naszego ukochanego. Tak, od razu jest. Od razu jest na forach, tak. Że coś tak, zepsuliśmy. Dokładnie. Na to, no. Lepiej w tą stronę, dobrze, oczywiście. Tak, lepiej w tą stronę. Z ciekawych rzeczy, nie wiem, czy patrzyłeś w ogóle na to, tam jest aplikacja do VPN-a, można sobie ją zainstalować. Tak, widziałem. Tak, ale ona jest dosyć mocno zaawansowana, więc to jest pełny VPN z dostępem z zewnątrz, można sobie nawet side-to-side VPN zrobić, czy jak ktoś ma tam w dwóch miejscach takie dwa routery, to może je połączyć i dwie sieci będą połączone tak, jakby to była jedna. I to jest też darmowe. Jest też remote desktop, więc można sobie zdalny pulpit odpalić przez ten router. I kilka takich innych ciekawych feature'ów, o których też mało kto pamięta. Na przykład jest coś takiego jak threat prevention. To jest rzecz, której nie wiem, może gdybym nie wiedział, że coś takiego istnieje, to bym nigdy nie używał. Natomiast są systemy, intrusion detection system tak zwany, które są wykorzystywane w biznesowych urządzeniach właśnie do filtrowania wszystkich pakietów, czyli cały ruch, który leci przez twoją sieć, jest filtrowany pod kątem ewentualnych zagrożeń na jakiś tam na poziomie pakietu. I takie coś przeważnie jest dostępne naprawdę w zaawansowanych urządzeniach, a u nas jest to po prostu w routerze domowym i to nie obniża wydajności tego łącza, więc około 90% wydajności, jeżeli się to włączy. A to jest w stanie wykryć nawet takie zagrożenia, których nie obsługuje antywirus, który ma się tam, czy tam jakiś inny system bezpieczeństwa. To dobrze, że o tym mówisz, bo rzeczywiście to jest tak zwana klątwa wiedzy, bo mówisz, że jak wiesz, to używasz, gdybyś nie wiedział, to pewnie byś nigdy nie szukał takich rzeczy, ale z drugiej strony, jeżeli to się pojawia na przykład u was w produkcie, no to może ruszyć konkurencję, żeby pomyślała, a potem się to na przykład zacznie przydawać, wiesz, ludziom, nie? Także to nigdy nie jest tak, że ta klątwa wiedzy to jest takie coś, co trzeba się tego wstydzić i najlepiej o tym nie gadać, bo się jest nerdem, no bo w taki sposób się też innowacje często rodzą. Nie zawsze, ale czasami się rodzą, nie? Właśnie przez takie wymuszenie. No. Tak, no to niestety wymaga dosyć dużej mocy obliczeniowej, więc
To działa na naszych tych flagowych urządzeniach, właśnie na 6600 i na WRX-ie i na 2600. Na tym maluchu MRC500 tego nie ma po prostu, bo tam jest za słaby procek. Ale jeżeli mamy na przykład zbudowaną sieć mesh na takim 6600 i końcówkami są inne urządzenia, które nie obsługują tego, to tak czy inaczej cała sieć jest zabezpieczana. Tak? To też jest fajne, że w przypadku właśnie Synology czy marek takich, które biorą sprzęt i traktują go całościowo razem z softwarem, można na przykład mówić o procku w routerze. Nie? W sensie to jest zupełnie normalne w tej dyskusji. Nie? No, w przypadku takich urządzeń tanich, no to idziesz kupić router. Kto tam pomyśli, że w środku jest procesor jakiś, nie? Już pomijam, że nawet w ładowarkach tak. jest. To wiesz. Więc to jest fajne. No. Z ciekawostek, tak. Wszystkie nasze urządzenia można połączyć razem w sieć mesh, więc to też jest taka zaleta, że nieważne jaki kupisz Synology router w tej chwili, to można je spiąć razem i będą wykorzystywały moc. Co na przykład w domach prywatnych się też przydaje, no bo tam z zasięgiem może być różnie. Tak, bo jak ktoś ma starsze urządzenie, to w sumie równie dobrze może je gdzieś do innego pokoju i spiąć w meszu i będzie śmigać. I to nie obniży wydajności całej sieci, jakby to było normalne robione przez WPS-a, to wiadomo, że jak się robi tak zwany hop, czyli z jednego punktu do drugiego i później się przesyła dalej, to wtedy ta przepustowość spada praktycznie o połowę. W przypadku mesha to jest zrobione na osobnym radiu, więc totalnie nie wpływa na wydajność. Z takich rzeczy, do poprawek jeszcze, feature requesty oczywiście pójdą, to się wszyscy tutaj uśmieją zaraz, co mnie znają, ale no pierwsza rzecz, którą ja tu muszę wyjąć na sztandar i płakać krokodylimi łzami, to są diody. Otóż przyzwyczajony z NASA, że można je było wyłączyć, to pamiętamy naszą dyskusję z Przemkiem z pierwszego odcinka, jak usłyszał o taśmie, że zostałem lekko wyszydzony, zresztą słusznie wtedy, o tyle tutaj nie można wyłączyć wszystkich diod. Jak ja to zobaczyłem, to prawie spadłem z kanapy i naprawdę szukałem, nawet szukałem aktualizacji do całego systemu, która mogłaby to wprowadzać. Może myślę, może jest stary jakiś, nie? Ale nie, da się wyłączyć dwie, a dioda status, rozumiem z czego może to wynikać, bo status mówi o tym, czy jest internet. No musi być cały czas aktywna, więc no ją zakleiłem, ale pójdzie feature request, żeby dla takich nerdów jak ja było możliwość wyłączenia wszystkich. Tak, myślę, że to jest tak. dobry pomysł, żeby zgłosić, bo, tak. bo to podejrzewam, że niewiele kosztuje w implementacji, natomiast jest to jakaś wartość dodana dla właśnie... Bo wiesz, jak na przykład stoi frontalnie obok telewizora, nie? No to wtedy... No to świeci, no jak jest ciemno w pomieszczeniu, to świeci. Ja wiem, ja tak samo mam, nie wiem, przy jakichś głośnikach, przy czymkolwiek, to mi gdzieś tam z tyłu świeci, albo przy monitorze za nim status, no to czasami denerwuje, tak? No właśnie. Tak, mamy tu Force Authentication i to nowe, o którym rozmawialiśmy przy DSM-ie i generalnie też ogólnie dobrze powiedzieć, że to mamy. No i teraz tak, ja bym chciał zrobić tak, żebym mógł się logować do panelu, też pójdzie feature request, do panelu SRM-a, tak jak do DSM-a, czyli potwierdzając logowanie na Apple Watchu. I to jest totalnie nerdowskie feature request, ale zdziwiłem się, że tego tu nie ma. Nie? Tak, to wynika z tego, że w DSM-ie jest tak jakby podsystem, który się nazywa Secure Sign-In i on jest zbudowany na standardach właśnie 2F, FIDO 2 i tak dalej, więc ten cały podsystem jest zaimplementowany w całym systemie, więc żeby to zaimplementować w SRM-ie, to trzeba go sportować po prostu do tej wersji SRM-a. Tak, na pewno dobrze jest zrobić feature request, bo to jest funkcja, która mi też by się przydała i wielu osobom, bo na przykład ja nie mam wystawionego routera na zewnątrz, bo wymaga to włączenia dwuetapowej, znaczy no. Jak dla mnie wymaga włączenia dwuetapowej weryfikacji, bo sobie nie wyobrażam, żeby po prostu wystawić go na zewnątrz i tylko mieć hasło. A to jest upierdliwe dla mnie i jak będę musiał, to tak to po prostu go wystawię. A to by mi usprawniło, tak? Bym sobie autentykował aplikacją albo zegarkiem i po sprawie i wtedy mam dostęp do routera z zewnątrz. Coś, co się przydaje właśnie w kolejnej funkcjonalności, o której pewnie wspomnisz. Czyli Wake tak, Wake on LAN też jest dostępny w apce i trochę więcej o nim, jakbyś powiedział znowu zaś ty. No.
Tak, to jest, jak sama nazwa wskazuje, Wake on LAN. Obudź po LANie. Możesz obudzić urządzenie, które jest podpięte kablem do sieci LAN. I w czym to się przydaje? U mnie na przykład to jest fajna rzecz, bo ja używam przede wszystkim do włączania NASa z aplikacji. Czyli mój NAS nie działa 24 godziny na dobę, on działa w dzień najczęściej jest wyłączony, bo jest pod moim biurkiem i nie chcę, żeby mi brzęczał, bo dyski jednak robią jakiś tam hałas. Więc wieczorem go włączam. Jak potrzebuję zrobić backupy, zdjęć z całego dnia czy z czegoś, to po prostu z aplikacji robię Wake on LAN i on mi budzi tego NASa. I wtedy się wszystkie te backupy robią, mogę go z aplikacji też później wyłączyć, tak? W ten sam sposób możesz zrobić budzenie komputera. Czyli jeżeli masz, nie wiem, czy peceta, czy nawet konsolę chyba można obudzić w ten sposób, jak obsługuje Wake on LAN, czy właśnie Maca podpiętego po kablu, bo to jest istotne, że to musi być podpięte po kablu, bo funkcjonalność działa tylko na kablu. Więc jeżeli masz to urządzenie podpięte na kablu do routera, to możesz obudzić go, powiedzmy, zdalnie, będąc w innym kraju, jeżeli masz dostęp do routera. Jasne. Tak? No to faktycznie nie wiedziałem, że... Bo jakby, wiesz, w DSM-ie wiedziałem, o co chodzi. No, był też cały disk station jakby z apki, nie? No to zrozumiałem. A to jest, myślę, o co to chodzi w tym routerze? A zapomniałem, że przecież tam są porty, nie? I można właśnie tak to zrobić. Fajnie, ciekawe. Tak. No i wiesz, jak jesteś gdzieś poza domem, i tak, masz wyłączonego NASa, no to nic nie zrobisz, tak? No nie obudzisz go, bo jest wyłączony. Więc właśnie po to jest dostęp przez router, że wchodzisz na router i możesz sobie obudzić to urządzenie. Czy to jest właśnie NAS, czy to jest konsola, czy to jest coś innego. I jeszcze też na przykład router ma taką funkcję zamiany w locie HTTP na HTTPS. To powiedz z punktu widzenia, no bo HTTPS to ja kojarzę zawsze, że dawniej trzeba było wykupywać certyfikaty, teraz już oczywiście można korzystać z tych darmowych, no ale coś trzeba było mieć, nie? I jakby to u Was tutaj działa, nie? Bo to jest ciekawe, nie spotkałem się wcześniej w routerze z takim czymś. Ja zawsze to włączam i polecam wszystkim to włączać, bo komunikacja, zwłaszcza jeżeli ktoś korzysta z routera wystawionego na zewnątrz, to moim zdaniem jest to obowiązkowe, żeby to włączyć i wtedy masz kilka tak zwanych opcji do wyboru. Możesz sobie skorzystać z Quick Connecta naszego, który domyślnie jest już skonfigurowany z obsługą HTTPS, czyli z szyfrowaniem i on sobie ten certyfikat automatycznie przydziela. Natomiast możesz też skorzystać z, tak jak na NASie, z DDNS-a, czyli z takiej domeny swojej i tutaj wtedy możesz sobie skonfigurować tą usługę zewnętrzną i tam certyfikat ci też pozyska. No czyli też przydatna rzecz. Nic nie trzeba kupować. A to czasy, kiedy trzeba było kupować, to też już... To jest, można oczywiście, bo jak wykupisz, to masz tam certyfikat jakiejś tam instytucji i on ci nie wygasa, tak? Natomiast tutaj jest tak to zrobione, że on sobie go odnawia co jakiś czas i tyle. Podsumowując, generalnie przejście uważam za zakończone sukcesem, bo umówmy się, te glitche, o których ja mówiłem pod tym odblokowywanie czy Przemek z Apple Watchem, to dlatego, że dwóch nerdów się spotkało znowu. Natomiast jeszcze cytując ciebie, dla człowieka, który zmienia router, tak, to tam nie ma problemów. Po prostu podpinasz kabel i działa, nie? Tak to po prostu jest skonstruowane i rzeczywiście tu realizuje ten scenariusz, tak zwaną złotą ścieżkę. Tak, w HomeKitie mówię, ogromną różnicę widzę, w samych transferach po prostu internet chodzi szybciej. Nawet nie mierząc tego, no wystarczy sobie załadować stronę główną YouTube'a i zobaczyć, jak szybko ona wskoczy, że ona wskoczy znowu sekundowo praktycznie, nie? Dawniej trzeba było, ona wskakiwała powiedzmy tam 2 sekundy, ale miniaturki się już doładowywały kolejną sekundę, załóżmy, nie? I to są takie rzeczy, które naprawdę widać, nie? Widać też po streamie, na przykład w takich aplikacjach, które obsługują special audio przy streamie, czy 4K pełne w HDR-ze, na przykład aplikacja oficjalna F1 TV Pro, Formuły 1, ona ma obsługę oczywiście słabszych sieci, że no po prostu pojawiają się piksele, żeby nie przerywać streamu.
no to tu się nie pojawiają piksele, no nie? A miałem to okazję sprawdzić tygodnie na tydzień, wyścig do wyścigu i rzeczywiście, no ich nie ma, nie? Także, no jest po prostu szybciej. Także gorąco rekomenduję zapoznać się też z ofertą oczywiście Synology, ja sobie jeszcze dalej będę zbierał wnioski oczywiście, bo pewnie nie wszystko jeszcze sprawdziłem. Tak. No. Ja od razu mogę ci pewne rzeczy polecić. Oczywiście ja już zapisuję, no. Polecaj. Tak, czyli ten Safe Access to jest tam taka aplikacja, w której możesz porobić profile dla użytkowników, czyli per użytkownik. Przypisujesz do tego użytkownika urządzenia, tak, z których on korzysta i możesz mu ustawić priorytety, możesz mu ograniczyć dostęp do pewnych stron, możesz ograniczyć czasowo i tak dalej. To się przydaje też w przypadku dzieci, bo taka kontrola rodzicielska też jest możliwa do włączenia, włącznie z filtrem Google'a, który można tam włączyć, to ten Safe Access się przydaje właśnie, żeby wiedzieć, kto ile korzysta, z jakich urządzeń i też wiesz, masz pod kontrolą, jak ci się pojawia jakieś nowe urządzenie w sieci, którego nie znasz, to ci router mówi: słuchaj, podłączyło się jakieś urządzenie, czy wiesz, co to jest za urządzenie, czy to jest... Tutaj ja też znam to na przykład z DSM-a, że niestandardowa metoda logowania. Na przykład nigdy nie logowałeś się z danej sieci albo z danej lokalizacji i DSM to już wypluwa w Notification Center, nie? Tak, teraz tak. Druga rzecz z ciekawych rzeczy jest też, nie wiem, czy widziałeś Download Station na routerze. Czyli jeżeli masz podpięty dysk, to możesz sobie wrzucać zadania ściągania plików na samym routerze. Więc to też się przydaje. Już pomijam fakt, że na iOSie nie ma aplikacji, bo Apple ją wywalił. Natomiast przez stronę można odpalić i to działa. Serwer multimediów też można odpalić oczywiście, ale chyba z tych najfajniejszych to ten VPN może się przydać, tak? Czyli możliwość podłączenia się do sieci domowej zdalnie. Jeżeli nie chcesz wystawiać NASA na przykład przez DDNS-a czy przez Quick Connecta, możesz spokojnie korzystać z VPN-a i będziesz się logował po prostu bezpiecznie do lokalnej sieci i korzystał sobie z wszystkich zasobów, które masz, tak? No to sprawdzę przy okazji podróży najbliższej, to na pewno tego VPN-a. No tak, to zdecydowanie. Dobrze, bardzo dziękuję za te porady, na pewno potestuję. Dzięki za dzisiejszy odcinek też, Przemo. I ostatnie pytanie, które oczywiście muszę zadać, uznam pewnie, znaczy otrzymam pewnie odpowiedź standardową, to się zobaczy. Natomiast będąc fair z moimi słuchaczami, czy będą jeszcze jakieś nowości w tym segmencie? W routerach? To tak, nic mi nie wiadomo, jeżeli chodzi o sprzęt. Tak, w tym roku. No to mamy konkret, słuchajcie, więc... fajnie. No. Tak. Znaczy konkret, no nic mi nie wiadomo. Ja nie jestem osobą, która ma dostęp do wszystkich roadmap, więc czasem się dowiaduję na 2 miesiące czy tam 3 miesiące do przodu, natomiast nie znam całej roadmapy na ten rok. Ale w softie na pewno będą nowości, więc podejrzewam, że dopiero Q4 pojawią się jakieś nowe rzeczy i pewnie te rzeczy, które zgłosicie, tak? Więc ja gorąco zachęcam do zgłaszania feature requestów, bo naprawdę bardzo dużo bardzo dużo funkcjonalności w naszych routerach i w naszych NASach jest właśnie od użytkowników, czyli dużo osób zgłaszało daną funkcjonalność i wtedy ktoś tam w statystykach zobaczył, kurczę, no może warto to zrobić, tak? To jest też wasza siła. To już mówiliśmy kilka razy, nie? Ta społeczność, która rzeczywiście nie wybiera marki przypadkiem, a jak już ją wybierze, no to wie, że warto ten feedback zgłaszać. Jeszcze gdzie go można zgłosić? Może nie każdy wie. Jest na naszej głównej stronie jest taki formularz, w sensie link, kontakt z nami i tam jest propozycja funkcjonalności. Czyli jak się wejdzie na o nas, czyli synology.com, o nas, jest kontakt z nami i tam są właśnie zapytania odnośnie produktu, partnerzy, bezpieczeństwo. I w tych zapytaniach odnośnie produktu jest propozycja funkcji. Można zgłosić propozycję zgodności, czyli tam testy jakichś urządzeń z innymi urządzeniami, ale można też funkcje. Zachęcam gorąco, bo jakby zawsze ten feedback jest tutaj ważny od użytkowników. No jeżeli się firma nie dowie, że coś jest nie tak, nawet coś tak prostego jak diody, no to będzie dalej nie tak. Dobrze.
Tak. Bardzo dzięki, Przemo, jeszcze raz. Spokojnego, nieupalnego u ciebie musiałem złośliwość na koniec wsadzić dnia. Ja idę zdychać dalej. Trzymaj się, do następnego razu. Dzięki. Do usłyszenia. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję. We'll be right back.